Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dlaczego tak się dzieje, że zamiast polityków to z reguły mamy politykierów? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, politycy kompletnie stracili zaufanie obywateli. No zawsze, nigdy nie mieli ludzie zaufania do polityków, no ale to, co się dzisiaj dzieje z tą paniką 19, z tym COVID-em, z tym jednym wielkim oszukaństwem, no to też makabra. No, wszyscy są bombardowani tymi kłamstwami, fałszerstwami, oszustwami, obietnicami, że już chyba nie może być jakikolwiek powód, żeby im wierzyć. No, Trump 600 dni temu starał się zrobić coś normalnego. Powiedział, że 15 dni, trochę to się wszystko spowolni, wyłapiemy wszystkich chorych, nie napuszczamy chorych z Chin, zrobimy szczepionkę. No, nie za bardzo wyszło. Wyszli ci nienormalni, doktor Fauci, no to doktor Fauci to też jest kawał łachudry, to jest najbardziej płatny urzędnik amerykański, on ma 600 tysięcy dolarów. On uciekł przed wojną w Wietnamie, zamiast służyć, no to poszedł do instytucji, do pracować dla państwa, no i tak już pracuje 50-60 lat. No i też jego taniec chocholi. Najpierw to krzyczał, że nie ma co paniki, że trzeba bez maski chodzić do Chinatown, do chińskiej dzielnicy, później, że jedna maseczka, później, że dwie maseczki, później, że nawet trzy, później, że jedna szczepionka, później, że dwie szczepionki, później, że jeden dodatek i tak nieustannie i przesuwają. Tak samo jak się lata, no to jest jakaś makabra, że w tych maseczkach trzeba siedzieć naokoło. Tam jak ta wentylacja jest najlepsza w sumie na świecie, tam wymiana tego powietrza, no to jest chyba dwa razy na minutę, jak nie więcej. To wszystko jest filtrowane, przeciągane. No ale ludzie są zmuszani do tego, czy szczepieni, czy nie szczepieni, czy raz, czy dwa, są zmuszani. No oczywiście wtedy, kiedy dają krakersy, no to wszyscy łapią za te krakersy, biorą za wodę. No ale jak się leci, no to nawet przychodzą i budzą ludzi, jak ktoś nie ma maseczki. No to jest makabra. Makabra tak samo jest z tym bezpieczeństwem. Wszyscy poniżej 12 roku życia, czy powyżej 70 roku życia nie muszą zdejmować butów. No dlaczego wszyscy mają nie zdejmować? No, odpowiedź ich jest taka, że terrorystami to są tylko ci między 13 a 69 rokiem życia. No jakim wierzyć? Jakim wszystkim wierzyć? Że jest tak głupie, że już nie może być bardziej głupsze. No, Amerykanie nie są głupi. Amerykanie to wszystko widzą, no i to wszystko rozpływa się. Te zaufanie do rządu, no to się rozpływa. Biden, no to już w ogóle jest jakiś najgorszy gamoń świata. On wychodzi, on pieprzy głupoty. On nie wie, co on chyba mówi. On pojechał do Baltimore, to jest w Maryland, no to jest taka miasto portowe, miasto oceaniczne. No i tam zaczął opowiadać, że ta dwupartyjna infrastruktura, że te wszystkie wydatki, cały ten plan, no to będzie spowoduje to, że koszty dla konsumenta będą niższe. No, człowiek się zastanawia, no wydać więcej i będzie taniej? No nigdy tak nie jest. No, szczególnie, że za moment wyszedł i mówi, tak, ja zacznę stwarzać miejsca pracy i nie takie miejsca pracy po 12 dolarów na godzinę, nie takie po 15 dolarów na godzinę. Nie, to będą związki zawodowe, to będą miejsca w związkach zawodowych. 45 dolarów na godzinę z benefitami, czyli tam 4 tygodnie, 5 tygodni wakacji, chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne i to i tamto. No i człowiek tak się drapie w głowę i się zastanawia, czy on wie, o czym mówi, czy on kompletnie jest takim idiotą, czy jest otoczony naokoło, no obiecywać coś takiego i mówić, że
że będzie wszystko tanie. No jedyne co, to Joe Manchin, senator z Partii Demokratycznej, no on ciągle się drapie po głowie, no i właśnie mówi, no te wszystkie rozdawnictwo, wydawnictwo tych pieniędzy, no to nie wychodzi. No w międzyczasie Kalifornia płaci $6 za galon benzyny. Galon benzyny to jest 3,78 litra. Także to jest prawie $1,5 za litr. No to już nie jest nieźle. No ja wiem, że powiecie, że w Europie kosztuje drożej, no ale w Ameryce zawsze benzyna była tańsza. No ale mimo wszystko, nawet na tych wschodnich Stanach jest $3,5. Z tego $3,5, no to około dolar z hakiem to są podatki. Także że to nie jest to, że to jest cena benzyny. To są podatki. No ja jeszcze, a w Kalifornii są jeszcze większe podatki. Dlaczego tak jest? Biden tłumaczy, że te 2 tryliony wydane, no to w zasadzie nic nie kosztują, że to kosztują $0. No w sumie to będzie to $4. No ale jak można wyjść i powiedzieć, że będzie kosztowało $0? No on obiecuje to tym, którzy nie płacą podatków, no bo te $0, no to będzie dla tych, co nie płacą podatków, a te tryliony, no to będą z tych biznesów i od tych ludzi, którzy płacą podatki, tak? Także w zasadzie to jest czysta komunistyczna propaganda, zabić dziedzica, zabić mandaryna, zabić fabrykanta i tak dalej, i tak dalej. No 2021 i takie rzeczy się słyszy. To, że poparcie dla Bidena jest 41%, no co to znaczy 41%? No wszyscy republikanie, czyli 50% jest przeciwko Bidenowi, także zamiast 50%, czyli wszystkich demokratów, no to jedna piąta, czyli 20% demokratów nawet nie popiera Bidena, tak? Także to już pokazuje, co to będzie w 2022 w wyborach do kongresu i 2024. Także jeżeli głosowaliście na tego maniaka w 2020 roku, no to widzicie, co zrobiliście. Jen Psaki, no rzeczniczka prasowa, no to następna ruda małpa też zadeklarowała, że ten chaotyczny wycofanie się wojsk z Afganistanu, to ona tłumaczyła, że to było największe wycofanie lotnicze w historii świata. No, to tak jakby powiedzieć, że Titanic jak się zatapiał i te wszystkie łodzie ratunkowe, które tam były, wszystkie statki, które przyjeżdżały, to był największy sukces, no bo ratowały ludzi z Titanica. No, to nie o to chodzi. No ale Ruda Jen Psaki, ona jest po prostu, ona to jest Bagdad, ten Joe, ten propaganda sukcesu po prostu w ustach Jen Psaki. Ja nie wiem, jak ona śpi w nocy, jak ona w ogóle śpi i się nie zrywa spocona. W Kalifornii, no Kalifornia to już w ogóle jest też jakaś makabra. To jest kompletnie, pamiętajcie, że to jest Kalifornia, no to jest ten stan, skąd wyszedł Reagan. Kalifornia zawsze była konserwatywna. W sumie to są trzy Kalifornie. No prędzej czy później, ja myślę, że Kalifornia to się podzieli na trzy Kalifornie. Północną, środkową i południową, bo to są kompletnie inne zdania polityczne. No tyle tylko, że w tych wyborach amerykańskich, że no to jednak ta większość przełapuje wszystko. No i jakby podzielić Kalifornię na trzy, no to 2/3 Kalifornii powierzchniowo głosowałaby konserwatywnie. No a teraz populacyjne, no to głosuje zawsze na demokratów. No prędzej czy później oni się muszą podzielić. Dlaczego muszą się podzielić? No dlatego, że oni mają na przykład mieli 55 reprezentantów w kongresie, a ludzie na potęgę uciekają z Kalifornii. Tesla uciekła. Bardzo dużo biznesów ucieka tam w San Francisco, w Los Angeles. No to jest smród, brudu i ubóstwo. Przez tę tą politykę demokratów. Tam po prostu jest, oni rozdają pieniądze na lewo, rozdają narkotyki na lewo i prawo.
Nie ma karania za kradzież, nawet z włamaniem, z jakimiś kilofami, no to jest przekroczenie, a nie wykroczenie, a nie przestępstwo. Także ludzie znikają z Kalifornii. Tam więcej, dużo więcej opuszcza Kalifornię niż przybywa. No i szybkość przybywania do Kalifornii też się spowolniła, ale w 70% w czerwcu zeszłego roku, 70% ludzi było zaszczepionych, no co najmniej raz albo dwa razy, no usunęli te obostrzenia, dlatego, że było 70%, no i można było iść do sklepu i tak dalej. W sierpniu jednak zaczęli panikować z tą deltą, no i wszystkie te szaleńcy z tych wydziałów zdrowia znowu nakazali nosić maseczki w wielkich miastach. No i w październiku znowu ci sami powiedzieli, że wszystko będzie usunięte, jak będzie 80%.